Chciałem dzisiaj pokazać jeszcze jedną hewellę, tą piestrzycę. Akurat jedną trącnąłem, bo takie mała, że nie zauważyłem, a tych owocników tylko jest kilka. Teraz dopiero jak przechodzę, to je widzę. To jest hewella solitaria, tak. Najprawdopodobniej, bo wszystko wskazuje, że to jest ona. Gdyż owocniki, bo ma charakterystyczne owocniki. Wszystkie te kapelusze są takie siodłowe, jakby się przyjrzeli. To jest w formie takiego siodełka. Tak wygląda. I są bardzo ciemne. Występuje od maja, czyli by się zgadzało. Lubi w mieszanych lasach i glastych, i liściastych. To tutaj się też wszystko zgadza i występuje na piasku, z czego bym to pokazał. To ja tu mam pod spodem, to jest piasek, tylko taki już zmieszany, brudny z igliwiem, ale ja wożę na piachu i na czym jeszcze i na węglu stoi, więc tu macie jedną, znaczy tu macie dwa owocniki, ten jeden, który mówię, trącnąłem. Tak wygląda. Jakby się przyjrzeli, to właśnie to siodełko jest. Na każdych to siodełko jest. Tutaj zobaczycie, to też jest taki owocnik z siodełkiem. I tutaj następny z siodełkiem. I tutaj następny. Także jest tych owocników, ale są małe i ciężko je wypatrzeć. W każdym bądź razie to najprawdopodobniej jest to. Jeżeli to ma jakąś polską nazwę, bo nie wiem, a w tym momencie, bo to na szybko nagrywam, to dopiszę, a jeżeli nie ma, no to zostawię z takim opisem. Jest grzybkiem niejadalnym. Trzon, jakbyście się przyjrzeli, to on ma też te żeberka, ale bardzo... O, to pokażę, może tak. Żeberka są, ale nie są tak ostre jak u tych innych niektórych piestrzyc, tylko są takie zaokrąglone. Spójrzcie. Na trzonie. Te żeberka są, tylko zaokrąglone. No i ten charakterystyczny ciemny i dokładnie i właśnie ten siodełkowaty kapelusz. Także mamy następną do kolekcji piestrzycę, więc bardzo się cieszę. Już trzy gatunki wyrzuciłem. Zobaczymy, co się jeszcze uda trafić. Koźlarze może u mnie, znaczy nie wiem, bo nie zdążyłem dzisiaj sprawdzić. Nie mam czasu, więc bardzo się dzisiaj spieszę. Więc no a jak wygląda teren, już pokazuję. Tutaj macie osiki. Tu macie sosny. Takie. Trochę sosenek, trochę osik, no i piasek. Pozdrawiam.